Ta kulka to Dipper Echosonda, doskonale od paru lat znana. Oczywiście stosowaliśmy ją na początku do mocowania do wędki, do zarzucania i badania tego, co się znajduje na dnie, co się znajduje w wodzie do odległości 100 metrów. No ale wykorzystanie Dippera jest o wiele bardziej różnorodne dzięki akcesoriom, które do niego są dostępne. Te akcesoria znamy doskonale od samego początku. To jest guma do mocowania smartfona do wędki. To jest night cover do zastąpienia tego czarnego, dużo lepiej widoczny w wodzie z dużej odległości. Te akcesoria znane są od samego początku, ale są zupełnie nowe, których warto spróbować. W jednym z ostatnich filmów pokazywaliśmy akcesoria do mocowania do łódki zanętowej, do mocowania Dippera. To sprawdzało się znakomicie. Ale jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie badanie wody przy pomocy Dippera ze środka pływającego. I do tego właśnie są te dodatki. Zobaczmy. To jest ramię do mocowania Dippera do pontonu. W komplecie jest uchwyt do pawęży, ramię Dippera, elastyczne, i to jest bardzo ważne, żebyśmy tak ustawili Dippera, który zresztą też elastycznie się porusza, żeby Dipper był przy powierzchni wody zanurzony tylko dolną swoją częścią. No i oczywiście możemy tak pływać, tylko zawsze jest jeden problem. Co zrobić ze smartfonem, zwłaszcza w pontonie, żeby no, chociażby nie wpadł do wody, to jest pierwsza podstawowa rzecz, a druga, jeżeli go gdzieś odłożymy, no to niezbyt to jest wygodne. I do tego służy, żeby smartfona zamocować również do pontonu, ten zestaw. W jednym z wczesnowiosennych filmów pokazywaliśmy te zestawy, ale tylko i wyłącznie na sucho, a teraz najwyższa pora, by zobaczyć, jak to działa w praktyce. Ramię przykręcam. Jeszcze mam tu jedną regulację, gdzie mogę ustawić to ramię w różnej wysokości, pod różnym kątem. No i teraz wkładam smartfona w ten uchwyt. Cały zestaw jest gotowy. Smartfon już w uchwycie, także nie muszę się nim przejmować, mogę wiosłować, mogę robić różne inne rzeczy, a on jest umocowany tutaj i pokaże mi wszystko to, co trzeba, ale zanim zacznie pokazywać, musimy oczywiście włączyć aplikację Dipper Fish. I co jest bardzo istotne, pokaże nam się ten ekran i wybieramy, jaki rodzaj, w jaki sposób będziemy pracować z Dipperem. Z brzegu, z łodzi, wędkarstwo podlodowe lub łódka zanętowa. Oczywiście w tym przypadku wybieramy możliwość z łodzi. Możemy dzięki temu badać dno, zobaczyć, jakie mamy tutaj głębokości, spoglądać, czy nie ma przypadkiem ryb. No i w ten sposób mogę opłynąć część zbiornika, w którym będę łowić, notując to wszystko, bo to wszystko zostanie zanotowane. W pamięci urządzenia to jest raz, w chmurze dwa. Więc później będę mógł sobie zrobić po pierwsze mapę tego akwenu, tej części, w której płynąłem, a także w każdej chwili odtworzyć to, co jest chociażby na dnie, bo to jest bardzo ważna sprawa w naszym przypadku przy łowieniu karpi. Tak więc możliwości wykorzystania Dippera są różnorakie, można nim rzucać wędką, można pływać łódką zanętową, można pływać również, jak w tym przypadku, pontonem.